Dzień dobry, witamy dzisiaj Państwa w kolejnym naszym filmie. Tutaj jesteśmy teraz w trakcie jazdy testowej Toyota Camry po montażu instalacji gazowej. Jest to Toyota z 2006 roku z silnikiem czterocylindrowym pojemności 2,4 litra i mocy 152 koni. Została tutaj zamontowana instalacja PRC segment 32. Jest to auto ze skrzyżeniem biegów automatycznym, więc spalanie benzyny jest spore. Tutaj oscyluje w granicach 13 litrów, dlatego po montażu LPG będziemy mieli spalanie na poziomie około 15 litrów, czyli oszczędzimy na każdym 1000 km blisko 290 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 540 zł, na LPG już będzie to tylko 250 zł. Duże auto, więc i duża przestrzeń na zbiornik. Został tutaj zamontowany zbiornik w miejsce koła zapasowego. Zamontowaliśmy tutaj zbiornik 56-litrowy, co daje nam około 45 litrów gazu i zasięg blisko 300 km. I tak, cena zestawu czy instalacji BRC Sequent 32 w tym konkretnym aucie jest to koszt 3200 zł i zwrot następuje naprawdę bardzo szybko, po około 11 tysiącach km. I tak, na pierwszym planie widzimy komputer od instalacji gazowej z jego podłączeniami. Poniżej widzimy reduktor. Tutaj jest w tym przypadku reduktor Genius Max, czyli największy z oferty BRC. Obok widzimy filtry. Tutaj jest filtr fazy ciekłej. Dalej widzimy filtr fazy lotnej. I na samym końcu widzimy wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze BRC pomarańczowe. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany na konsoli środkowej, naprzeciw gniazda zapalniczki, jak widzimy bardzo dobrze się komponuje. Wlew gazu klient sobie zażyczył pod klapką. Jak widzimy tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik mamy w miejsce koła zapasowego. Tutaj mamy zamontowany zbiornik 56-litrowy, co daje nam około 45 litrów gazu i zasięg blisko 300 km. Dziękuję i zapraszamy na kolejne filmy i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube.